No, to tak już twoją głowę widać i widać trochę żaluzji, ale to nie wiem, czy to jest... Ale to... Nie śląd. Witam serdecznie na kanale Alfa Retro Mega. Ja jestem Piotrek, a to krótki odcinek vlogowy. Już w którymś odcinku mówiłem, że miałem naprawiać Game Boya, żeby móc go wystawić na wymiankę lub sprzedaż tutaj, jak jestem w Niemczech. Ale jak byłem w Polsce, w domu nie miałem jakoś czasu na te naprawy. Tak to niestety wygląda, że się wpada na tydzień i biegiem się robi wszystko i się wypada. Raczej trzeba poświęcić czas dla bliskich. No ale w każdym razie. Zamiast napraw po prostu wziąłem takiego Game Boya, który nie miał żadnych usterek, bo przy większości z tego co zauważyłem, pomimo że je naprawiałem, to pojawiły się z powrotem linie pionowe. Kiedyś będzie trzeba jeszcze ten motyw ogarnąć, żeby mieć sprawne Game Boye. No, a ten jest całkiem niezły, w ogóle nie pożółkł. Z dźwiękiem nie ma problemu, z obrazem nie ma problemu, więc w sam raz nadaje się. No właśnie, po co? Po to, żeby cóż, albo zarobić na kolejne sprzęty, albo na przykład właśnie wymienić. Mam nadzieję, że wymienię na Game Geara, może na Nintendo Wii U z dopłatami, albo ewentualnie na New Nintendo 3DS, bo akurat za pomocą tej wersji New da się ogarnąć nagrywanie gameplayów zwykłym 3DS-em. Się nie da, nawet XL-em. Zresztą takowego też tutaj mam przy sobie akurat. Kupiłem jakiś czas temu za 60 euro. Nie wiem, to w sumie nie jest jakaś taka zła cena, ale też niesamowita, nie? Co ciekawe, jest to akurat Game Boy w wersji amerykańskiej, ale z jailbreakiem, więc można na tym odpalić wszystko łącznie z grami z karty SD. Ciekawe, kupiłem to od dziewczyny, która pochodzi z Meksyku. Takie tutaj multikulti. No właśnie, do tego Game Boya do wymianki mam również, no w większości, to w ogóle w większości ta kupa gier, które tutaj mam, to są gry, które mi się dublują. I to też mi się akurat dubluje. Pokémon Blue, a właściwie to w sumie Blau, bo w wersji niemieckiej. Tutaj natomiast nikomu to raczej nie będzie przeszkadzało, wręcz przeciwnie. Super Mario Land, czyli właśnie ten pierwszy zwyczajny Mario na Game Boya i Tetris. Tetris, czyli największy klasyk w sumie. To odpali każdy i zagra każdy w każdym wieku. Po prostu do każdego to trafia. Tak, już dzisiaj porobiłem te ogłoszenia właśnie do wymianki Game Boy z tymi grami oraz ta sterta, która stoi tutaj. Większość z tych gier mam podwójne, no jeśli nie, no to są to tylko po prostu jakieś pierdoły, tak jak na przykład, nie wiem, w tym miejscu jest, ale This is Football. Nie wiem, nawet nie jestem pewien, czy jest to gra, w której się gra w piłkę, czy jest się tylko menadżerem. No, ale ciekawe pozycje, jakie tutaj są, to chociażby właśnie Oddworld, Apes, Odyssey, tutaj niestety w wersji francuskiej kiedyś udało mi się zdobyć. Nie znam francuskiego i w ogóle go nie ogarniam. Poza tym jakiś czas temu też miałem okazję kupić za jakieś chyba 3 czy 4 dyszki w Lombardzie, w swoim mieście w Lubaniu, Abe'a po angielsku. Miałem też wersję niemiecką, także miałem już w trzech językach. Wersja niemiecka poszła do Leszka z kanału Retro Komora. No, stwierdził, że też chciałbym mieć tę grę z francuskiego, też nic nie skuma, a z niemieckiego to jeszcze trochę coś tam, bo pracuję niejednokrotnie na terenie tego kraju. Co ciekawe, właśnie wystawiłem tu też Gungrave'a, Sly, trzecią część, czy chociażby ten spin-off serii Onimusha, jak to się nazywało? Blade Warriors. Właśnie, czyli gierka, w której można oprócz postaciami z Onimuszy grać również postaciami z uniwersum Megamena. To jest bardzo ciekawe, aczkolwiek pamiętam, że jak odpaliłem kiedyś tę grę, żeby w nią zagrać, to po prostu
się, brzydko mówiąc, zesrałem, jeśli chodzi o poziom trudności, był absolutnie masakryczny. I co jeszcze chciałem dodać? Ciekawe jest to, że najpierw wziąłem te wszystkie gry, robiąc ogłoszenie, wszystkie je sfotografowałem, napisałem, co miałem tam napisać w tym ogłoszeniu, wrzuciłem to ogłoszenie do systemu, no właśnie, systemu, jakiego systemu, no przecież nie wrzucałem tego na OLX-a, będąc tutaj w Niemczech. Oni tutaj mają swój taki odpowiednik, w tej chwili chyba serwis najbardziej popularny, to eBay Kleinanzeigen, czyli po prostu eBay ogłoszenia drobne. Mają taki myk i da się tutaj znaleźć naprawdę ciekawe okazje. Sam tutaj już parę razy coś tam kupiłem za jakieś tam nawet niewielkie pieniądze, chociaż wiadomo, jak zaczyna się zarabiać w euro, to już po prostu zaczyna troszeczkę inaczej funkcjonować to, w jaki sposób wydaje się pieniądze na swoją kolekcję, co nie znaczy wcale, że wydaje więcej niż wcześniej, ale tak. Zrobiłem wszystkim tą grom zdjęcia, opisałem, co miałem tam napisać i to ogłoszenie zostało za chwilę zdjęte. To z Game Boyem i z tymi grami nie, to zostało. Natomiast to drugie z tymi grami zostało zdjęte. I teraz taki myk, dlaczego? Oni tutaj mają, nie jestem pewien, czy to jest kwestia samego eBaya, tego właśnie z ogłoszeniami drobnymi, czy może jest to kwestia przepisów niemieckich. Jest coś takiego jak ochrona osób niepełnoletnich, coś w ten deseń, już nie wiem dokładnie, jak to się tłumaczy, ale o takim czymś tam wyczytałem, że właśnie z takich powodów usunięto mi ogłoszenie. Otóż spotkałem się już z tym wcześniej, bo pamiętam, że niektóre osoby, od których kupowałem tutaj gry, narzekały na to, że ogłoszenia są od razu usuwane. Nie wolno na tym serwisie, przynajmniej na tym serwisie, nie wiem czy na innych, sprzedawać, no czy po prostu zamieszczać, ogłaszać się, że sprzedajemy gry dla osób pełnoletnich. Jeśli pojawia się to takie oznaczenie, Niemcy akurat mają to swoje oznaczenie takie rombowe, w kształcie rombu z różnymi kolorkami, jeśli będzie to kolorek czerwony, czyli że jest to tylko dla dorosłych, albo tam chyba nawet był jeszcze, nie pamiętam, czy to też był czerwony, czy może żółty, ale w każdym razie, że nie nadaje się dla nastolatków dana gra, czy film, bo to też tak funkcjonuje, to no, takie ogłoszenie zostanie usunięte. I na przykład widuję często ogłoszenia tutaj, gdzie ktoś ma na przykład sfotografowaną grę z tyłu, albo samo na przykład samą tylko tą część, która przedstawia logo PlayStation i nic więcej, i piszą, że po prostu jakie gry, to podają już w informacji, we wiadomości prywatnej. Ostatnio nawet właśnie miał chłopak wystawione, stało sobie tak kilka gier postawionych na półce i nie było tam żadnych gier jakichś tam dla dorosłych, natomiast napisał, że są jeszcze jakieś tam te gry, jeszcze jakieś ma na sprzedaż. Jak spytałem, no to już mógł normalnie przez wiadomość prywatną wysłać mi zdjęcie, wysłał mi tam zdjęcie, tam był chyba Doom między innymi i Red Dead Redemption 2 i z tym nie ma problemu, natomiast w ogłoszeniu nie może nic takiego stać, tak? Możemy o tych grach już prywatnie pisać, możemy wysyłać zdjęcia, natomiast nie można dać w ogłoszeniu. I to jest dla mnie troszeczkę dziwne, chociaż z drugiej strony też i to rozumiem, no bo w sumie jeśli coś nie jest przeznaczone dla osób niepełnoletnich, no to nie powinno do nich trafić, no i wiadomo, że ten rynek to jest taka trochę szara strefa. No i lubię wolność, co prawda, no ale rozumiem, że oni tutaj są wszyscy tacy niesamowicie, jak by to powiedzieć, praworządni, tak? Niemcy są praworządni. Chociaż różnie to bywa, ale raczej są praworządni i ludzie, z którymi mam styczność w pracy, czasami mówią o tym, że trzeba uważać, jeśli robi się coś, co może być źle widziane przez prawo, dlatego że zawsze znajdzie się życzliwy sąsiad, który zadzwoni. Co prawda słyszałem o takim zjawisku również i w Polsce, natomiast wydaje mi się, że jest ono tutaj jak gdyby bardziej rozpowszechnione i popularne u nas ze względu na przeszłość, na poprzedni system, tak, na PRL, Polskę Ludową.
raczej donosicielstwo jest źle widziane w Polsce. Tutaj natomiast myślę, że to nie jest kwestia, że ktoś jest donosicielem, tylko po prostu są praworządni, dlatego to i owo zgłaszają. No. I to właściwie byłoby tyle, co miałbym do powiedzenia. Mam nadzieję, że uda mi się coś ciekawego wyhaczyć tutaj za tego Game Boya, czy za te gry. Mam nadzieję, że ktoś będzie chciał się w ogóle wymienić, bo tutaj różnie to może być. No i to właściwie tyle. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia również innych materiałów na kanale. Pozdrawiam i cześć.